Dobry dzień dobry kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek. Przed wami wyzwanie RWDG pokolenie 8,5, czyli wampir. I informacje wstępne na początku, będę znowu gadać. Kto się cieszy? Wszyscy się cieszą. Oczywiście ja wiem, kochacie. Słuchajcie, bo pojawiły się sporne kwestie w komentarzach i ja muszę wam to wyjaśnić. Pokolenie 8,5 nie jest pełnoprawnym pokoleniem do RWDG. Jest to pokolenie tak zwane przeze mnie na przeczekanie, czyli żeby coś porobić w momencie, kiedy nasza Starlight, która jest prawowitym dziedzicem, osiągnie odpowiedni wiek. Co za tym idzie, pokolenie 8,5 to jest takie pokolenie, gdzie jakiś tam motyw mam wymyślony, który muszę ogarnąć, ale to też nie jest takie, że ja się będę tutaj skupiać mocno, tak jak normalnie w RWDG ma to miejsce. Wiecie, to jest taka wersja demo, light, taka, taki starter, taki Be Smart albo Two for You, rozumiecie, nie? Ogólnie to jest chyba taki, no, niezbyt piękny mój projekt, ale naprawdę był robiony z kilka lat temu i możecie podziwiać, jak bardzo mój skill budowlany się polepszył od czasu zbudowania tego koszmarku, tudzież koszmarka. Ale najgorszy nie jest i myślę, że nam się pięknie tutaj przyda do tego wyzwania, ponieważ chciałabym do tego domu wprowadzić naszego Kaleba. Jezu, ile ja bym tutaj zmian zrobiła w tym, tylko teraz no nie mogę, kurde, muszę się ogarnąć. Dom ma kuchnię, tutaj ma zejście do piwnicy, ma powiedzmy, że salon z telewizorem, jest kominek, mamy tutaj jakąś bibliotekę, więc jest klimatycznie. Na dole mamy trumny. Pięknie trumny, cudownie ułożone. Nie wiem, czy w ogóle można do nich wejść, więc to też jest dobre. Chyba nie można było, chyba tylko ta była funkcjonalna. I lecimy sobie dalej. O, muszę to posmarować, bo nie lubię teraz, jak tak wyglądają nam domy. Na piętrze mamy sypialnię jedną, sypialnię purchlaczka, jest łazienka, jest kolejna sypialnia i kolejna sypialnia, więc naprawdę jest tutaj sporo miejsca. Na dodatek jest jeszcze miejsce na piętrze na rozbudowę, w miarę jakiś taki ogród. Mamy krwawy mocno. No, masakra, jakie to krwawe. Do tego mamy jacuzzi i mamy tutaj, powiedzmy, że taki mini cmentarzyk. Także idealny dom, myślę, dla wampirów takich na teraz. Szukałam w galerii, ale nic nie znalazłam takiego, co by mnie zaciekawiło, więc stwierdziłam, że wezmę ten dom. Chociaż przyznam się wam, że on mi się nie podoba i muszę go wychrzanić z pobierania, bo jest po prostu brzydki. Mówiłam wam, że będę sprzątać u mnie w galerii, no bo już te stare budynki nie odpowiadają mi jakością. Co wydawało mi się fajne kilka lat temu, teraz fajnym już dla mnie nie jest. I co chcę zrobić? Chcę sobie przede wszystkim podzielić rodzinę, dlatego że naszego... naszego tego pana cudownego będziemy przeprowadzać i tutaj nie będą się działy wszystkie wampiry, bo... Nie chcę, żeby się działy. W sensie Vlada chyba sobie zostawimy, żeby żył, a my wraz z tymi wszystkimi młodymi świeżakami się przeprowadzimy właśnie do tamtego domu. Twórz nową rodzinę, lecisz Kaleb, lecisz ty, lecisz ty, lecisz ty, lecisz ty, lecisz ty i lecisz ty. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu simów. Idealnie. I teraz kwestia jest taka, że oni jakby nie zostaną z nami tutaj na stałe, bo część będzie siedziała sobie u Vlada, a część będzie siedziała z Kalebem, ale na razie muszą być z nami, ponieważ przecież będzie tutaj też żyć, moi drodzy, Selena. Suma do przekazania. Myślę, że tyle możemy sobie przekazać. 100 tysięcy zostawimy Vladowi, potwierdzamy, lecimy sobie teraz tu i lecimy sobie z wami, przenosimy i będziecie żyć. Oczywiście wiadomo, że tam mamy za mało pomieszczeń dla naszych wampirów, ale jakoś tam się, powiedzmy, że będą wymieniać, ewentualnie można zawsze im jakieś łóżka zrobić. Także są. I lecimy teraz do kolejnej istotnej sprawy, bo są zmiany wizerunkowe. Mianowicie przybrałam Selenę i już wam pokazuję, jak się prezentuje nasza wampirza piękność. Ma dwa stroje. Jeden jest burżuazyjny, drugi mniej burżuazyjny. Burżuazyjny strój numer jeden Seleny, bo Selena powoli zmierza do wieku młodej, dorosłej. To już jest, jakby wiecie, przygotowanie pod młodą dorosłą. Ona jest na razie nastolatką, co nie widać, wiem. To jest jej strój numer jeden. Ta sukienka jest, uwaga, wasz ulubiony motyw teraz. Mówię, jak się pisze? Celores Urbanus. Niech stanie się tradycji. Zadość. I to jest właśnie sukienka z tej płatnej subskrypcji. Natomiast drugie to też jest sukienka chyba z płatnej subskrypcji od tej autorki.
jak mi się wydaje. No i ale on już jest bardziej taki codzienny, makijaż jest z Tezera i na pewno te rogi są z Tezera, tylko już nie wiem od kogo. I tak się prezentuje nam nasza Selena w swych strojach. Czy to jest w ogóle Selena jakiś strój zimowy? A, masz taki super zwyczajny. No to wypadałoby zmienić, bo ona jest taka wampirza, więc musi zostać ten wampirzy vibe, ale ona jest ładna ogólnie. Także, no, Selena jest i czekamy, aż staniesz się młodą dorosłą. Jest mega kontrastem do swojego brata Heliosa. To musicie przyznać, Helios jest bardzo taki kolorowy. Czy kolorowy? Jest, no, na pewno inny. Jasny. Bardziej ona przypomina swojego ojca. Coś tam po ojcu dużo odziedziczyła. I tak sobie myślę, że można by jej było tutaj, skoro ona tak tych ludzi pozamieniała w wampiry, można by jej było dać blizny, to takie, co ma też jej ojciec. Archetypy wampirów, policzki, wampirze usta. Ale to ci się nie wyświetla. Przez skina pewnie. A tego w ogóle nie widać na twojej buźce. No ale to widać. To można byłoby ci zostawić. Żeby, wiecie, było takie, że ona faktycznie te wampiry zaczęła tworzyć i w ogóle, nie? Klimatycznie. A w twojej wampirzej formie chciałabym, żebyś może miała jaśniejszą karnację. Ogólnie ona w tej sypialni z Ikei to jest po prostu hit. Dobra, chodź kochana. Czeka cię pogadanka z ojcem, bo twój ojciec już powoli zaczął zauważać, że coś jest z tobą nie tak, więc idziemy robić spinę. Spinę niczym spina Billy'ego Joe. Z ojcem. Powiedz mi, Anubis, ty masz 5 dni. Flerzyna! Flerzyna! Kochanie moje, wy się najpierw postarzacie, to czekajcie, czekajcie. Dodaj świeczkę urodzinową, to ty jeszcze nie idziesz dzierać się na córkę, idziesz tutaj podchodzić. Flerzyna, wypowiedz życzenie, bo już stajesz się dorosłą. Już dawno powinnaś być dorosłą, właściwie to już powinnaś być emerytem, z tego co kojarzę. Hop, hop. Flerzynka zmieniła grupę wiekową. Od razu w bioderka poszła ci nowa grupa wiekowa. Anubis, dodaj świeczki urodzinowe. Selena za 9 dni. O, Starlight za 2! Jezu, jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej nowej grupy wiekowej. Starlighty w sensie. Wypowiedz życzenia, Anubis, bo ty masz mieć ślub Boże. Urodziny wtedy, co twoja żona, bo niby jesteście w tym samym wieku. Anubis dorosły, ale nie będę ich przebierać. Niech sobie będą młodzi i piękni. Anubis zmienił grupę wiekową. Na emeryturę was dopiero postarzę. Boże, kocham cię, Anubisie. Muszę zdjęcie zrobić. Muszę te zęby wywalić, bo siadałem jakieś zęby i one wyglądają jakoś tak, nie wiem, dziwnie, moim zdaniem. Nie podobają mi się. Ale dobrze, mamy to. Chodź, córa. Będzie tutaj jazda, wojna i w ogóle. Bo jakby się wyda, że ty jesteś wampirzycą. Znikasz w nocy, śmierdzisz ludzką plazmą. Muszę mówić plazmą, bo YouTube ma bardzo duży problem do tej serii, jeżeli chodzi o zatwierdzanie. Choć popraw humor, że no, haha, słyszałem, że coś tam, haha. Heheszki, przecież żaden wampir z ciebie nie. No gdzieżby, tatusiu, żaden ze mnie wampir, nic złego nie robię. Wyraź uznanie takim, ty jesteś świetnym magiem, tato. Takie czary mary robisz i w ogóle, nie? Super fajnie. Chodź, Anubis. Już koniec tych uprzejmości, tylko wychowawcze. Nakłoń do, zmuś do, pomóż, a nie ma jakiś opierdziel za to, że istniejesz? Zaklęcia... Porażenie, oszpecenie, marionetka, infernacja, dezorientacja, czystość, chłodek. Jest tutaj coś, co powiedzmy, że... no nie ma. Że mógłbyś się nad... jakby... poznać jej umysł? Nie ma. Skłam na temat niesmacznej plazmy. Choć zrobisz jakieś wampirze teksty do córki. Plazma jest twój przecież, obrzydliwa. Pieszczota dla podniebienia. O. To nawet Flera nie lubiła tak bardzo tej plazmy. Anubis został pokonany przez córkę. Flerzyna, chodź. Co ty wyprawiasz? Co z ciebie za wampir? Nie takim wampirem powinnaś być. Obraź.
Powiedz matce, że spałaś z jej facetem. Wampir. Pij plazmę. O, widzisz, zachładnie pij plazmę. Pokonasz też matkę. W sumie jedynie co możesz zrobić, to zachłanie pić plazmę z wszystkich. O matko, a ty co, możesz jej zrobić chociaż jakieś zaklęcie? Magia, zaklęcia. Porażenia, chodź. Głupie to jak cholera. Dora, mamy dramę. Drama jest, wszyscy wiedzą, córka zeżarła matkę, zeżarła ojca, teraz się postanawia wynieść, nie będzie z nimi siedziała. Oczywiście, jak mówię, motyw trochę taki pod RWDG pokolenie pierwsze, gdzie Billy Joe z Endym właśnie miał spinę. Ale tym oto sposobem naszej Selenie udaje się od rodziny odłączyć i postanawia siedzieć ze swoim facetem, chociaż jej rodzice nie są z tego powodu zadowoleni, wiadomo, bo jakby nikt o zdrowych zmysłach nie byłby zadowolony z tego, że ich dziecko... Znaczy, jeszcze tego wampira to ta Selena by przeżyła, Anubis pewnie też, ale tutaj Selena nie chce stać się człowiekiem, chce zostać wampirem, no i na dodatek poprzemieniała ludzi w wampirów, więc to jest cios dla jej rodziny, no i trochę powiedzmy, że Anubis, no jakby już nie ma nic do powiedzenia, bo córka i tak uciekła. Także lecimy dalej z fabułą. Ciśniemy dalej. Ogólnie ja was bardzo przepraszam, że ja nie mam tak na poważnie z tym, ale ja nie wiem, jakoś mnie zawsze to... No to jest takie śmieszne. Ale ja się śmieję pozytywnie, nie że wyśmiewam z tego, czy ze swojej własnej rozgrywki. Wszyscy są padnięci, wy jesteście głodni, zmęczeni i jakby czemu mam dwa torty, nie wiem, odłożymy. Muszę się wami zająć, choć wyczyść, skorzystaj, weź prysznic. Jakby życie toczy się dalej. Jezus, biedne dziecko. Co to jest dziecko takie wymęczone? Starlight, skorzystaj, weź prysznic. Ojciec jest załamany, matka załamana. Pokonani przez swoją własną córkę. Chodź, nie będziemy gotować. Zaklęcie arcypychota Anubis. Co tym razem? O, łosoś! Super. To wszyscy sobie skosztujecie. Łososia, rozmawiając o tym, że Selena się z domu wyprowadziła. Nut Brinkston. Sorry, Nut. Trochę o tobie już zapomniałam. Postaraj się o dziecko w trumnie. Tylko wampiry mogą inicjować Barabara w trumnie. Zrób tutaj z romantycznych, może nie, ale z przyjaznych. Entuzjazmuj się ciastami. No nie wiem, no jakaś tam interakcja, że niby będziecie rozmawiać o tym smutku, który macie. Jezu, kurama! Date bajo, co ci się stało z ogonkiem i z tym wszystkim? Boże, taki biały! O Jezu, Jezu! I może swoją dziewczynę Kopciuszka tutaj zaprosisz? Patrzcie, jakie to jest kontrastowe, nie? Selena w porównaniu z Aoi. Nie wiem nawet, jak czytać jej imię, więc zostanie Aoi. Może Aoi? No, Aoi. Najprościej. Zaprosisz ją. Magia, wypij eliksir, zaklęcia, ćwicz magię, gromadź naładowanie. No, jest po prostu smutny Anubis, bo jego córka postanowiła z kochankiem jego żony, a matki córki być. Obejmij, tak wiesz, w takim smutku obejmij. Mała, idź ty sobie zjedz. A oj, Ando zaraz tutaj będzie. Chodź, kochana, chodź, czekamy na ciebie. Tylko ja cię poproszę, żebyś w MC Common Center tutaj zmieniła strój na codzienny i poznasz dom najsłynniejszego maga Anubisa. Więcej opcji działania, dodaj do grupy, podejdź tutaj razem. Najsłynniejszy mag, najsłynniejszy ze wszystkich, Anubis Brinkston i jego dom. Także mamo, tato, to jest moja dziewczyna.
kurtuazyjne, zabawne powitanie, chodź, ale wy powinniście się znać, bo ona jest tutaj czary mary hokus pokus i przyjazne powitanie. Chodź, Anubis, pogadasz z nią, on taki naprawdę kopciuszek, pochwal wygląd, znaczy nie, żona chyba się zbuntuje, jak będziesz chwalił wygląd. Popraw humor. I ty też się przywitaj, Starlight. Nie, może nie grubiański. Czemu grubiańskie powitanie? Źle trafiłam. Zabawne powitanie? Za co ty masz minusy? I to minusy do miłości? O co chodzi? Flirtuj. Duszki! No przecież, bo my tu mamy duszki! Zapomniałam! Spróbuj nawiązać kontakt. Czemu ona ma cały czas minusy? O co chodzi? Że oni takie minusy zbierają. Ja tu chcę przyjacielską pogawędkę, a tu jakoś tak średnio. Ale patrzcie, rodzina się w ogóle nie przejaża, że córka się wyprowadziła. Albo robią dobrą minę do złej gry, bo co mają począć? Nic nie zrobią. Anubis musi zacząć myśleć, czy on będzie sprowadzać córkę, czy po prostu córka będzie wyklętą gałęzią rodziny Brinkston, bo na razie jest wyklętą gałęzią rodziny Brinkston i Anubis nie chce jej znać. No, matko boska. Ma to klimat, nie powiem. Ona jest ładna, ta ciemna. Ale taka podobna do Flerzyny. Uuu. Teraz jak już nie żyję, mogę wreszcie nadrobić zaległości, obejrzeć te wszystkie programy. Kogo ja próbuję oszukać? Może zostawię je w kolejce na zawsze. I tylko tyle? O Jezu, a ty czemu nie śpisz? Idź spać, kochana. Śmieszna jest ta posypka taka. Kuramcia, weź na smycz, udaj, że rzucasz piłkę. A ty chodź. O, zaproś na noc. Czy masz ochotę na barabara pod okiem moich rodziców? Chodź tutaj z romantycznych. Pocałuj. Tak przy mamusi i tatusiu. Nocleg u ciebie brzmi świetnie. Szkoda, że normalnie nie można ludzi na nocowanie takie zapraszać. Mamo, tato, patrzcie! Całuję się! Oj, synku, synku! Mamusi mina zrzedła. Mamusi bardzo mina zrzedła. Ale ja tu bym chciała się jej oświadczyć. Właśnie, tak. Po to też zostałaś tutaj zaproszona, moja droga. Helios oświadcza się Simce o imieniu Aoi. Przy mamusi i tatusiu! Mamin synek. No, ale to jest słodziutkie! Mega słodziutkie. I tak sobie myślę, że... Czy możemy ją zaprosić do nas do domu, żeby w sensie z nami mieszkała?
Innego Sima wywaliliśmy, to moglibyśmy ją zaprosić. Planuj wesele, poznaj, weź cichy ślub, klucze do rezydencji, romantyczne. Romantyczny, nieprzemijającą miłość. Bardziej by mi zależało, żeby ją właśnie wprowadzić, ale nie kojarzę, gdzie się ta interakcja powinna... czy ona się w ogóle tak powinna pojawiać? W przyjaznych chyba? Znowu mam taką rozkminę dotyczącą The Sims 4, a innych części. Co, gdzie było, w której? Poproszę o huśtanie... Ojciec Anubis zażądał, że nowa lokatorka wcale nie będzie spała w łóżku jego syna. No gdzież tutaj, nie można nic przed ślubem. Będzie spała w pokoju, w którym żyła Selena, czyli tam na piętrze. Czy tak przynajmniej sobie Anubis wymyślił. A czy tak będzie, no to... Cóż, ciężko stwierdzić, prawda? Chodź tutaj, wręcz róże. Aha, ty już jesteś wirtuoską i tutaj mistrzostwo w pojedynkowaniu się. Rozumiem. Dodatkowe wzbogacenie, kontrola stopnia naładowania, mistrzostwo złośliwości, czarujące towarzystwo, magiczna promocja, talent mentorski. Dobra, niech będzie to. Tak czy siak wszyscy są tutaj już zmęczeni tym dniem. Po jedno właśnie ta kłótnia z Seleną, po drugie wprowadzenie się Aoi i jej zamieszkanie z nami, zaręczyny. No, dzieje się w tej rodzinie Brinkstonów. A my teraz przechodzimy do tego, co pewnie Was najbardziej interesuje, czyli do naszej wampirzej kwestii i wypełniania aspiracji Seleny. No bo Selena musi tutaj stworzyć swoją armię. Czyli odbudować ród wampirów. Oczywiście, jak już wspominałam, Kalebowi najbardziej zależy na tym, żeby spłodzić potomka z Seleną, ale takie tworzenie wampirów też jest niczego sobie. Chociaż wie, że taki jego potomek to byłby dużo, dużo potężniejszy. I teraz kwestia taka, bo ja przez to, że mamy tylu simów, to wiem, że nie będę mogła mieć tego dziecka. Inne rodziny, Forgotten, Hollow. I tak sobie myślę, że do pana Vlada bym kogoś z nich przeprowadziła jednak. I myślę, że ona, Ruby, byłaby super partią dla Vlada. Przynajmniej na razie, no bo muszę mieć jednak to zwolnione miejsce. I myślę, że ona będzie się tutaj najlepiej uzupełniała, bo Andrea by z nami została. Andrea i Ruby są ogólnie podobne klimatycznie, jeżeli chodzi o ubrania i te rzeczy. A tutaj cała ta reszta jest... A nie chcę tego robić za pomocą kodu, bo potem to jest przerąbane, jak wiecie. Simowie znikają, jak się ich przebiera. Oczywiście można to w inny sposób przebierać, ale to jest za dużo problemów, jak dla mnie. Więc myślę, że no Vlad też może sobie z kimś... zostać. Chodź tutaj, moja droga, jesteś najmłodsza z nich wszystkich, a wiesz, najbardziej ciśniesz, adoptuj jako opiekun. nie, wampir, pij plazmę, przemień wampira. Chodź tu. Oho, wszyscy się patrzą. Pochwal szczerze, że uciekła. Romantyczne. Obejmij. Ale on jest mega. Jaki on zarąbisty, jestem zakochana w tym simie. Seleno, gratulujemy. No miałeś ją. Ożywiona rozmowa, nie wiem, no cokolwiek. Romantyczne. Obejmij. A całej reszcie chyba trumny tutaj zorganizujemy. Bo te mi się wydaje, że one nie są za bardzo do... używania. Coś mi się takiego kojarzy, że był problem, żeby Simowie tutaj do nich weszli. Więc po prostu... zrobimy tak. No, żeby każdy teoretycznie miał swoje łóżko. A jak się czujecie?
Czujecie się nawet o dziwo dobrze. Więc idziemy do naszego wampirzego domu, a właściwie do domu Kaleba. Tutaj do salonu podejdź. Podejdź. Podejdź, a wy jeszcze nie jesteście zmienieni. To jeszcze nie mogę przeprowadzić wampirzego szkolenia. Musimy czekać na was. A to przykre. Wampir, mroczna medytacja. No to co, pogadajcie ze sobą. Zapytaj, jak minął dzień. Narzekaj na zimno. Musicie się ze sobą jakoś zaprzyjaźnić w jakikolwiek sposób. Narzekaj na problemy. Ty też sobie zrób tutaj wampir, mroczna medytacja. Aż będzie lepiej. Chodź, ty sobie podejdziesz tutaj do swojej żonki. W ogóle ogarnianie tylu simów to będzie jakiś dramat. Więc... chodź, przetestuj, czy możesz spać tu? Możesz! A coś mi się wydawało, że te trumny są nie do używania. Ale możesz, to zostawisz, bo to będą główne trumny. Ty będziesz mieć tą... ty będziesz mieć tą, ty będziesz mieć tą. I myślę, że zrobimy to inaczej, bo oni nie mogą mieć takich burżuazyjnych. Proszę bardzo, po kolei. Każdy z was ma swą trumnę. Idealnie, nie? A tutaj mamy główne. Dla Seleny i dla Kaleba. Możesz tutaj coś zrobić wampirzego z nią? Na przykład zaproponuj wampirze szkolenie. No, ukradła książkę z gabinetu ojca. Witaj, moje dziecko! Wszystko jasne. Wiemy, wiemy. W Ladzie, to my przemieniliśmy. Najgorsze w tych wampirach są te słabości, myślę. Bo tutaj fajnie byłoby jej dać różne umiejętności. Jakiś zaawansowany okultyzm, odporność na czosnek, rozkaz. Wampirza siła. O. Konflikt z aura nieumarłych. Ale to było super! Pierwszy widziałam taką interakcję przy trumnach. O kurde! Podoba mi się to. Ale chodź, obudziłeś się jako pierwszy o 3 w nocy. Więc przygotujesz reszcie jedzenie. Przyrządź wystawny posiłek. O, widzisz. Kurczaka z indykiem dla wszystkich. A Selenka sobie tutaj z Kalebem w głównych trumnach siedzą. Czemu ja tego nie widziałam wcześniej? Przecież to jest genialne! Ale weź jeszcze sobie śpi. Czy hibernacja może być? Czemu same minusy im lecą? Narzekaj na problemy. Chyba miłości nie będzie. Chyba tutaj raczej miłości i przyjaźni nie będzie. Chciałam trochę flirtów, ale... coś czuję, że... że to nie wyjdzie. Kaleb... oraz Selenka, przychodzicie tutaj i mój piękny, przystojny pan... Ej, kocham naprawdę tego Sima. Jest takim cudowny. Skorzystaj. Weź prysznic. I też tutaj podejdziesz. I ty też tu podejdziesz. Chodź, Kaleb, musisz o swoją piękną dziewczynę dbać.
ożywioną rozmowę przeprowadzisz. O Boże, jakie obrzydliwe. Zawołaj na wystawny posiłek. Czemu ja tutaj nie mam stołu? Do jadalni. W ogóle co to za dom jest taki nieumeblowany? Ej, bez jajec. Nie mam takiego dużego stołu? Jesus, Karo. Dlaczego ja nie zrobiłam dużego stołu do jadalni? To jest w ogóle pytanie. Pakiety, włączymy sobie tutaj wampiry. No i będą tutaj te dwa czerwone krzesła wielkie takie. No a reszta będzie taka. I myślę, że ustawimy to tak. No bo jednak oni... wypadałoby, żeby mieli gdzie jeść. Ty nie możesz wziąć Caleb? Szczerze mówiście, że Caleb to jest dobry wampir, a ja z niego zrobiłam złego. Okropny smak jedzenia. No tak, no przecież ty nie możesz jeść normalnego jedzenia. Zamieniła się! Robi wampira! Mamy pierwszego wampira! Franciszek, jaki ty masz usta! Jakie ubranie! To jest moja wampirza poza... Boże, przepraszam, wampirzy... zestaw. O! Leci Sabrina. Z werdzilkami na nogach. Czyli mamy kolejnego wampira. Nie pamiętam, jak po kolei ich przemieniałam, więc to też będzie dobre. Ale zestawy to macie, piękne. O! Nie swój, bo znużenie światem, cecha snob. Lecimy dalej, moi drodzy. Andrea. Ale chyba ma najlepszy... Nie, czekajcie. No nie, no najlepszy zestaw. Czyli zostałeś nam tylko chyba ty. I ty. Ale on będzie dużo później wampirem. Teraz jest jakby twoja pora. Jezu, w tym stroju. Ty jeszcze nie jesteś wampirem. Tobie mogłoby być zimno tutaj, czy coś. Ale na nią chyba trzeba będzie trochę poczekać. Kochani, dobra. Ja kończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram, jak zawsze dla was w opisie. Widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale, kolejnych odcinkach naszego pokolenia. Teraz zostało nam tak naprawdę szkolić trzech potomnych i zostać wyższą wampirzycą, a następnie... przyjaźnić się z pięcioma potomnymi. Czyli myślę, że tak załatwimy to no, do dwóch, trzech odcinków i będziemy przechodzić wtedy do następnego pokolenia RWDG. Tak powinno mniej więcej to jakoś wyjść. Dziękuję za oglądanie. Facebook, Instagram jak zawsze dla was w opisie. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Cześć.